Piotrek, jak wrażenia z nowego kraju, jakim jest Serbia? No Serbia, jak na razie mogę powiedzieć, że do przodu, tak? Tak, tak. Tak. No dzisiaj raczej to zrobimy. 2 hours later. Łap. Łapiemy stopa w kierunku nowego sadu. Bez tabliczki, jedna prosta droga, 114 km. Tylko, że samochodów nie ma. Jesteśmy w nowym sadzie. W nowym sadzie, udało się. Tak. I znajoma. Znajoma Wania, która nas przehostowała. Tak. Oprowadza nas po mieście. Tak, jest fajnie. Ładna pogoda jest i teraz będziemy szli na powitanie Sofii. Czas na mini vloga. Będziemy łapać stopa na Niż. Włożyliśmy teraz hajs na taksówkę, żeby nas z tamtego przybytku wydostać. Ale chyba nie było nawet drogo. O, a tu będzie fajna, widoczna panorama na miasto Belgrad. Trochę takie komunistyczne, takie aby się może w latach 90. zatrzymało, ale panoramka będzie fajna. Zobaczymy, czy tu spędzimy noc, czy pojedziemy dalej. Powodzenia, tak. Możecie nam życzyć powodzenia. Ohoho, zimno. Jesteśmy na granicy z Kosowem. Niestety nie mogliśmy się rozbić nigdzie na granicy, ale 200 metrów od granicy znaleźliśmy taki daszek. Troszkę przecieka, ale nie zalewa nas. Aha, i główna myśl taka, którą chciałem powiedzieć, to jest taka, że póki nie jest źle, to jest git. 6 hours later. Nie mam wstawać? W takim przybytku spędziliśmy noc. Thank you.
Tak wygląda stolica Kosowa, to znaczy przedmieścia stolicy Kosowa. Do granicy albańskiej mamy w linii prostej 74 km, jest godzina 8.23. No i próbujemy się dostać na wylotówkę w stronę Albanii. Generalnie w Kosowie dużo koksu produkują, tak samo jak w Albanii. I widać dużą dysproporcję pomiędzy super bogatymi a biednymi. To znaczy przez wioskę co jakiś czas, jak się jedzie, to jest jakiś fajny dom i reszta to bieda. A do Szkodry mamy gdzieś niecałe 200 km. Także do zrobienia, nie? Ja myślę, że się nie. Śledzone vlogaski Łukaszka. Dzień pierwszy. Łukasz i jego vlogaski. Dzisiaj Łukaszek jest bardzo szczęśliwy, bo jest z Buczkiem. A brakowało mi bardzo Buczka. Nie, ale jest fajnie. Zmieniło się bardzo podejście. Tak, już tutaj sukces. Kurczę. Sukces motywuje. Ale z tyłu to jeziorko piękne. Potem o zachodzie się zrobi takie fajne. Super. Udało się. Ryan Little.